Cześć, Marek, Janmar Centrum. Dzisiaj niedobowy obrazek. Słuchajcie, przyjechały nam właśnie łyżki. Czasem tak się zdarzyć może. No i chłodnia. Wspominałem wam parę razy, dlaczego kołówka, szybka jazda itp. jest lepsza od kompaktu ładowarki. No proszę. Ja tu muszę troszkę uważać z podglądaniem. Już parę palet zeszło. Zobaczcie, to jest w tym momencie max. Dalej mógłbym wejść, kombinując na boku. To jest nasze B95 na Vandenmark, tak? 36 na godzinę, szybka jazda. Kombinowania na rozładunek. To pokazuje ostatnią. Czyli tą najgorszą. Resztę wiadomo, no rozładowaliśmy połowę samochodu z marszu. Resztę wiadomo, że będzie trzeba podejść zupełnie inaczej. A mianowicie już trzeba tam skoczyć z wózeczkiem. Chcę wam też pokazać, co zdejmujemy, żeby nie było, że pierze, bo zaraz się co niektórzy tutaj będą mi oburzać. Dwie łyżki, cztery w jednym, rekinki do 6-7-tonowych ładowarek. No to już wiecie, że to waży dużo więcej niż paleta kostki. I widzieliście zasięgi do przodu i widzieliście, że z tym wyjechał. B95, nasza konfiguracja autorska. Myślę, że tego koparką ładowarką nie zrobicie. I nie wiem, jak wiele maszyn da sobie radę z tego typu obciążeniem. Dzięki, zapraszam was ponownie.